wielu kolegów jeszcze bym powiedział może, no mają, jakby to powiedzieć, słabą wiedzę na ten temat, może mało czasu, a może i nawet predyspozycji. I czasem zamiast nauczyć psa, wręcz odwrotnie, no, ten pies po prostu jest niedouczony, niedoszkolony i pasja bierze górą nad takim psem i ten pies jest po prostu nieposłuszny, idzie do lasu i biega wszystko, co mu tam pod nos podleci, nie? I wtedy taki pies lepiej, żeby został w domu niż na polowaniu. Wspomniał Pan wyżła, wspomniał teriera, ale przypomnijmy, że również tak popularne w naszych mieszkaniach jamniki to również skuteczne psy myśliwskie. Tak, tak? Pani redaktor, co prawda jamniki są bardzo popularnymi pieskami, nie tylko do polowania, ale również i do domu, bo są to bardzo sympatyczne psy. Powiedziałbym, jest to bardzo dobry pies dla starszego myśliwego, który może nie potrzebuje tak intensywnie polować, raczej lubi sobie usiąść gdzieś na ambonie, posiedzieć.